Salam aleikum, ziomeczki z tej strony Dragol, w kolejnym odcinku z Harcowania 4 i zarazie ostatnim z modyfikacji Road to VT6 jako państwo Naczdu i Hadżazu. Tak, okazało się, że jest jakieś polskie tłumaczenie, które w ogóle nie przypomina tego, co jest po angielsku. I tak, i okazało się, że przez 7 odcinków mówiłem inną nazwę. Więc, jak sami możecie zauważyć, trochę mam inną datę. Chodzi o to, że w międzyczasie po prostu próbowałem coś zrobić i udało mi się, przez co po prostu ten odcinek będzie w głównej mierze polegał na tym, jak najszybciej zdobyć to, co ostatnio zdobyłem. I w międzyczasie co się stało? Na przykład Indie. W Indiach, nie wiem dlaczego, ale mnóstwo Niemców stanęło. Znaczy się mnóstwo Niemców. No, jest tutaj dużo innych gości. Ale jak sami widzicie, jest tutaj mnóstwo z Europy gości przeciwko tym. Ja bym to wszystko pokonał. Tylko że nie ma tam zaopatrzenia. Ja im dam co pewien czas buduję tam punkt zaopatrzenia, żeby nie umierali i lepszą kolej, ale już po prostu postanowiłem, że tutaj będę, dlatego że Niemcy postanowili, że nie będą tutaj pomagać. Tak. Niemcy nie pomagają tutaj, więc teraz co musimy poczekać, to jak się tutaj zakończy. Tak, od pewnego czasu są rebelie. Nie wiem jak to działa, ale to jest wkurzające. I w głównej mierze czekamy sobie na to, jak się tutaj wszystko już wytrenuje, bo w głównej mierze chcę, żebyśmy mieli te jednostki, bo bez tych jednostek nie będzie aż tak łatwo. Więc oprócz tego byśmy sobie... dajcie mi chwilę, muszę sobie tutaj ogarnąć. Bo teraz jak sobie tutaj włączę ponownie, to oczywiście, że jest dużo tego. Nie będziemy wysadzać, zgaduję, że Niemcy wysadzą i to będzie w głównej mierze o to chodziło. Więc tutaj mamy coś takiego, że pokazuje, jakie regiony potrzebujemy, żeby zjednoczyć to. Nie potrzebujemy nawet Turcji i Iranu, żeby zjednoczyć to. Ale to będzie ważne, dlatego że później jak będziemy chcieli po prostu, no wiecie, znaleźć te regiony, które są potrzebne. Te regiony, one są dziwne. Dobra. W takim razie możemy już kontynuować, poczekamy sobie chwilę. Tutaj sobie zmienimy przywódcę na tego lepszego gościa. Strasznie laguje już. Jak sami widzicie, strasznie, ale to strasznie laguje. Ja mam 23 FPS, więc to bardziej gra sama. Ale no nie dziwcie się, na dużych modach w późniejszych latach to po prostu gra już bardzo, ale to bardzo wyciska. I możemy art sobie pozmieniać. No i co? I co to za desant niby? Tutaj nie. Okej. Okay. A tutaj się desantują. Tak, póki mają kanał, to mogą się desantować, ale to już nie będzie tak długo. Dlaczego wyście... O, to jest ten gościu. Czekaj, ten gość? Nie, inny gość, dobra. Chociaż podobni są może jacyś bracia. Więc jaki jest w głównej mierze mój plan? No to mój plan polega na tym, że mamy tutaj strasznie duże dywizje, ale okej. Okay. Polega na tym, że przebijamy się tymi wszystkimi jednostkami, po czym rozprowadzamy po całej tej Afryce, a w międzyczasie kapituluje reszta i jeżeli się... Okej... Okay. Dziwne. I jeżeli się nam w jakiś sposób uda... Nie wiem, czy to przez myszkę, ale trochę scroll, tak dziwnie czuję. Jeżeli się uda, to wtedy powinniśmy bardzo szybko się przez to przebić. Oczywiście, jako że to jest ostatni odcinek, to ja już mam save'a z tym, jak się mi udało, więc co najwyżej, jak tam będziemy już 20 minut mieć, to ja wtedy przełączę sobie. Ale myślę, że już można zrobić plan bitewny. Wy też dostaniecie, ale taki, żeby pójść tak.
I teraz czekamy. Kurde, naprawdę coś z tym scrollem mam. Okej. Okay. To jeszcze generał się robi. Reserve transfer. Co to jest? Reinforcement. No to jest nawet fajne. Dobra, ile tam macie planu? Nie macie zbyt dużo. Ale w głównej mierze chcę, żeby ci mieli je, tylko że mają 2% planu. What? Jak można mieć 2% planu? A. Można mieć 2% planu, jeżeli się idzie na rozkaz, którego się nie powinno... Nie powinno się z niego tutaj czytać. Okej. Okay. No i już powinni tutaj dać... Chyba jeszcze... Ta umiejętność chyba mi się już skończyła, więc to bardziej jest naturalne. Okej, mamy coś tutaj, mamy lepsze radio. Szczerze powiem, te radio są tylko dla okupacji, bo nie mają nic ciekawego. Okej, mamy już lepszą technologię, więc wow. Tak, jestem w takim momencie, kiedy już ta obecny poziom technologii szybko robię, po czym muszę już kolejny poziom robić i taki w sumie wyścig z czasem. Okej. Mamy już tutaj... Mamy już, okej. Okay. W takim razie puszczamy, wy możecie być na mega agresywnym. Ja się nie boję, że się nam nie uda, tylko w głównej mierze ile to nam trochę zajmie, bo... Mamy lepsze dywizje, które po prostu są w miarę okej, okay, tylko że... Może nie wysyłajmy górskich dywizji. Może wtedy nam się uda szybciej to przebić. Dobra, widzę, że tutaj trochę sobie ogarnęli dywizję, ale my... Ale właśnie, chciałem powiedzieć, ale my w sumie, jeżeli przekopujemy się przez taką obronę, to raczej nie będzie problemu. Oj, się udało, tak. Więc możemy jeszcze tych puścić. Jeżeli przejęliśmy ten kanał, to tak naprawdę całe Morze Śródziemne zostało zablokowane, dlatego że Gibraltar już dawno został przyjęty. Tak. Gibraltar został dawno przyjęty. Więc tak, podzielmy sobie fronty. Jako że już jesteście wszyscy tutaj. Więc tak, wy pójdziecie tu, dlatego że jesteście takimi jednostkami. Naprawdę, podbój Afryki to było po prostu... Po prostu to była walka na czas, ponieważ nie mieli żadnych sił, żeby nas powstrzymać, a ja musiałem tylko tak w sumie odsyłać te dywizje, żeby... Okej, zajmijcie się tym. Oj, padają, ponieważ nie uciekali. Okay. Tak, Egipt skapitulowany. Trochę już za szybko, nie powiem, dlatego że nasze jednostki straciły właśnie rozkaz. Znakomicie. Okej, okay, idźcie tutaj szybko. Wy też tutaj idźcie. Dlaczego Egipt tutaj jest? Dobra. Dobra, przez to, że padli i zostali okrążeni, to mnóstwo dywizji. Ogólnie my jesteśmy... Jak się już nam naprawił podgląd, to się okazało, że... My jesteśmy jednym z głównych państw, które tam załatwiły Amerykanów. Teraz to akurat tak nie jest, ale pod koniec miałem coś takiego, że byłem w sumie głównym państwem. Tak, tak, nie chwaląc się. No, no. Więc w głównej mierze musimy poczekać, jak tutaj się połączą znowu te dywizje, żebyśmy... mogli ten znowu front zrobić. Ten front to jest taki tymczasowy, bo później jesteśmy w tej dżungli i ta dżungla nie jest zbyt dobra dla naszych dywizji. W takim razie, na razie niech się tutaj... Chcę, żeby oni jak najszybciej połączyli te fronty. No właśnie, coś takiego zrobili, ponieważ... Nie chcę co chwilę rysować im nowych. Więc nasze dywizje, one chyba idą, tylko że... Ten mały opór jest. No i przez to, że Amerykanie tutaj w głównej mierze są, to dlatego my tak ich pozałatwiamy, bo oni tutaj pomagają pilnowanie. Nie powiem, powinni się wspomóc w Wielkiej Brytanii, ale możliwe, że
uznają, że już jest to stracone, stracone państwo. Okej. Okay. Więc w sumie możemy wysłać też nasze dywizje górskie z tego względu, że one będą w miarę okej w Etiopii. Okej, tu nie straciliśmy ludzi, się nie dziwię. Wiecie co, może... Bo my trochę tak, że tak powiem, lotnictwo... What? My naprawdę odczepiliśmy lotnictwo od... Tak, odczepiłem lotnictwo od tego generała, okej. Nie mieliśmy wsparcia powietrznego. Dobra, mieliśmy takie wsparcie powietrzne, ale nie aż takie duże. Dobra, więc niech się tutaj wysyłają te samoloty. No i powoli tutaj przechodzimy w głównej mierze. Okej, United Kingdom capitulated. Nice. W głównej mierze chcemy, żeby po prostu... A, scroll. Żeby jak najwięcej tutaj w tym odcinku przejąć, bo to już ostatni, żeby po prostu było takie legitne. Tutaj mamy, ulepszyłem nawet ciężarówkę na najlepszy poziom. Możemy ulepszyć pociąg? Możemy. Wow. No i nawet jak, chyba teraz jakbyśmy ulepszyli, to mamy chyba... A, mamy jeden ulepszenie. Co daje nam armor? A ile daje nam... Mogę zobaczyć, ile to zmienia? O. A! Zmienia tak, że tak powiem, dodaje w ogóle. Okej. Okay. No, możliwe, że jakbyśmy... Jak to damy, to wtedy będzie trochę lepiej z naszymi pociągami. Okej. Okay. Trochę laguje, więc trudno określić, czy to jest... Stare powiadomienie czy nowe? Okej, okay, gospodarka. O, kolejne ulepszenie tego. W ogóle też zapomniałem, że coś takiego tutaj istnieje. I to jest w miarę, że tak powiem, fajne, żeby tak nas... Żeby tak dodatkowo, bo tutaj jest takie lekkie ulepszenia. Okej, okay, więc... No, nasze dywizje już dotarły dosyć daleko. Pytanie jest takie, czy... Okej, okay, jesteśmy w sojuszu. Chodzi o to, że ostatnio oni mieli coś takiego, że nie zgodzili się... O właśnie, i zaatakowaliśmy ich. I jesteśmy w wojnie. Nie wiem dlaczego, co teraz zrobili, że zaatakowaliśmy ich, ale Etiopia padła bardzo szybko. A my teraz musimy tylko ogarnąć fronty. Dobra. Tak, i Belgia, Kongo jest okropnym miejscem, dlatego że... No, niestety, ale słabo się tam bije. Oraz... Co się stało, że tak... Dobra, nie będę pytać. Nie będę zadawać tych pytań. Na razie sobie... Tutaj zaakceptuję całą pomoc. Tutaj już trochę Amerykanów się nam przebija. W głównej mierze chcemy przez port, ale tam widzę, że w miarę sporo Brytyjczyków. Okej, okay, tutaj jest dwa warianty. W sumie nie korzystamy z czołgów, więc nie wiem dlaczego ten drugi mielibyśmy wziąć. Weźmy Research Speed i już tutaj. Tutaj jest w sumie technologia rakietowa, więc... Więc aż tak bardzo nas nie obchodzi, więc tak. O, i mówiłem. Udało nam się już wyrównać z Niemcami. Tak trochę jesteśmy poniżej, ale niedługo powinniśmy sobie poradzić z tym, ponieważ kolejne dywizje amerykańskie przebijamy. Więc tak, jesteśmy w sumie w wojnie z tymi. Czy mogę dołączyć do tej wojny? Join Wars. Możemy. Okej, okay, i już jesteśmy chyba. Nie, bo się nie zgodzili? Dziwne. Okej, okay, lepsze wydobycie, które to jest 7, to będzie mieć kolejne ten... decyzje. Do... kopania. Okej. Okay.
Dobra, widzę, że się nie zgodzili, więc trochę mi szkoda. Ale w sumie to bardziej ich to obchodzi. W ogóle Francja już mnóstwo tutaj odzyskała tych terenów. Mają teraz drzewko. Tak, wróciło im do pierwszego drzewka z przejęciem tutaj tego. Mogą poprosić o Walonię. Nice. W sumie mają już Walonię. Więc nie wiem, po co mieliby poprosić ponownie. Więc tak, tutaj my nie zostaliśmy doproszeni do tej wojny. Możemy spróbować. O, jesteśmy już. I tak, i tutaj w miarę jest w porządku. Tutaj bym tylko chciałem powiedzieć, dałbym bardziej agresywnie, ale nie poszłoby. Fall of Gibraltar. Ale kto? A może oni przejęli tutaj znowu. Widzę, że tutaj nam rozkaz zniknął, więc niech powróci. Potrzebujemy tutaj tego. Zaatakujemy od tyłu ich. A tutaj mamy kolejne dywizje. Czy gość już ma Staffera robione? Ma 10%. No to trochę potrwa. Jakie jest minusy? 12%. Ale jakie mi 12%? Okej, okay, tutaj w porcie stoją. Możemy się załatwić. Możemy się załatwić. Możemy ich załatwić. Możemy. No ale jeszcze przejmijmy tą wyspę, bo zgaduję z niej. Wychodzą, a akurat Marines byli, więc. Więc się, powinno się poradzić. I kto tam ich zaatakował? Nie kto zaatakował, tylko kto dołączył. Soviet Republic of Ching Chai. A to. Wiadomo, że ktoś tam włączył im rewolucję i dlatego. Ale fajną flagę mają. Okej, okay, Belgia w miarę pada. Ale tutaj też tak powoli idzie. Chciałem znaleźć takie, że. O, zapewne dlatego, że tak wolno idziemy na prowincję. Nie, dlatego, że te dywizje wolno wchodzą na swoją pozycję. Więc tak, w głównej mierze nie mamy już nic takiego, bo tak, jak popatrzymy sobie na majorów, no to mamy taki głupi Nepal na przykład, no to Japończycy prędzej tam pójdą. Mamy Meksyk, mamy Brazylię, no Brazylia też, nie wiem dlaczego, ale przez to, że ma tyle strat w głównej mierze. W ogóle, czy już jesteśmy? Tak, mamy 3 miliony. No, nie bez powodów Amerykanie nienawidzą Bliskiego Wschodu. Okej, okay, więc jest 18 minuta. My w sumie przejęliśmy wszystkie regiony potrzebne? Tak patrzę. Wenezuela robi Sikomot, to mi się podoba. Dobra, możemy jeszcze trochę popatrzeć, ale w głównej mierze sami widzicie, że przejęliśmy. Okej, okay. Możemy w sumie zabrać swoje terytoria. A marynarkę też możemy im zabrać? Nie. Bo nie mamy więcej punktów, okej. Okay. A nie, jeżeli nie mamy więcej punktów, to co my zrobimy z tym? Okej. Okay. Jakieś państwo. Włochy. W sumie nie chciałem tego, ale. Czekaj, co to jest? A Włochy to przy. O. Chciałem, żeby marionetkę zrobiły. Okej. Okay. Annex. Albo nie. A, albo Annex. Spain. W głównej mierze chodzi o to, że. Wybrać te terytoria. Nas to zbytnio nie obchodzi.
Okej. I co, wszystko? A, wiedziałem, że musiałem jedno zostawić. Dobra, dajemy tą Włochom. I coś jeszcze? Nie, chyba poszliśmy od nic nieznaczących wysp. Więc nie ma nic więcej, okej. Więc Włosi to posiadają, gratulujemy, my przyjęliśmy to, co my chcemy. A nasze armie powoli tutaj okrążają ich. Nie masz tak dużo tutaj dywizji, więc zgaduję, że po prostu już nieco marynarki innych państw zajmują się konwojami. Ja tutaj sobie zajmę się na razie naszą produkcją. A, czy support? Tak, ulepszę już support. Artylerię mogę ulepszyć, ponieważ akurat ona to już jest ostatnia, więc więcej nie będziemy jej ulepszać. Okej, jest mi jedno ulepszenie nam brakuje, ale to później można. Okej. Tak, i rób lepszą artylerię. Okej. A, mamy to. Szczerze powiem, ja nie chcę tego. Okej, daj to Włochom. Dobra. Okej, nasza armia tutaj już się zajęła tym, więc w sumie nawet, że mi ją odesłać. Więc tak, przejęliśmy wszystkie terytoria. Ja za chwilę przejdę, bo nie chcę mi się znowu wszystkiego tego aneksować po kolei. Więc przejdę do save'a, gdzie już zjednoczyłem Arabię. Tylko jeszcze tutaj sobie zobaczymy. Nie, tutaj już nie chcę mi się patrzeć kolejne 5 minut na to, jak podbijamy to. Okej, idźmy do tego save'a. Jest. I okej. W głównej mierze nie chciało mi się nagrywać tego, dlatego że były te opały. A ja nie mam zbytnio wentylacji. Okej, więc tak to wygląda, tak wygląda ten państwo. Bardzo się pytają na co manpower, dlatego że ich mamy go ogrom. No, mamy go dosyć dużo. I w sumie zostało nam tylko tak. Meksyk, Brazylia, Stany Zjednoczone, no to wiecie mnie, no to jest po prostu, jak już jest, mamy to, to jest do Brazylii, ale przecież mamy to, więc w sumie do Meksyku, o tutaj na przykład się zdesantowali. Więc nie ma żadnego problemu. Patrzę, jakiś bug graficzny, że się nie pokazuje. Tak? Nie. No, Stany Zjednoczone nie są, no to coś oznacza. Więc tak, tutaj mam wielkie Chiny, które się udało tutaj przejąć. Mamy część Mandżurii, ponieważ została trochę ucięta. I co jeszcze mamy ciekawego? No w sumie to wszystko, mamy Wielką Albanię. Tak. Podoba mi się, że teraz przez te decyzje do wyzwalania po prostu mamy Wielką Albanię. Tak. Śmieszne. Więc tak, to jest na razie tyle. Tutaj się Etiopia trochę zwhitepisowała i no mamy te terytoria. What the heck? A, zapomniałem wyłączyć. Więc to byłoby tyle. Kampania nawet fajna, trochę problem był z manpowerem i w sumie musiałem ustawić, żeby było historyczne, ponieważ wiedziałem, że wtedy ci będą się bili z tymi. Ale tak to w sumie fajnie poszło. Na koniec był tylko taki grind, żeby zdobyć dywizję, ale tak to nie było nic takiego, że tak powiem, trudno określić. Po prostu, żeby było aż tak bardzo nudno. Było fajnie. W ogóle Niemcy mają Dlaczego Niemcy mają Jerozolimę? Nie zauważyłem tego. I to jest nasz kor. To jest takie śmieszne, jak się to zobaczy. Okej, dawajcie to.
Dawajcie jej rozwalimy. O, tak. Czy coś jeszcze tutaj było, że tak powiem? Było to, tylko że mamy jeszcze tą ideę, nie wiem dlaczego oni dali nam na początku ideę, która po prostu się usuwa decyzją, a tamta reszta to jest w sumie nic ważnego, dlatego że to jest takie, o, dodaj infrastrukturę, o, dodaj dockyardy, o, dodaj stabilność, o, dodaj ideę, i tutaj lepszą armię dodaj, o. Więc tak naprawdę nic ważnego. Okej, więc to było na tyle. Widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć!